Rafał Koczek, witam Państwa w rozmowie z moim i Państwa gościem. Jest dzisiaj trener piłkarzy Energii Kozienice, Paweł Potent. Witam serdecznie. Witam również. Paweł, zakończyliście kilka dni temu rundę jesienną sezonu 2014-2015. Bardzo szybko to zleciało. Na półmetku rozgrywek jesteście w czołówce tabeli. 33 punkty w 17 spotkaniach. 7 punktów straty do lidera Oskara Przyzucha. Udana runda w Twoim odczuciu? Znaczy, w moim odczuciu bardzo udana runda. Szczególnie jestem zadowolony z tego, że z każdym kolejnym półroczem, z każdą kolejną rundą w naszych wynikach, w naszej grze, w naszej postawie na boisku widać jakiś postęp. W stosunku do ubiegłej rundy, w której zdobyliśmy 31 punktów, na dzień dzisiejszy mamy o 2 oczka więcej i z tego powodu jestem zadowolony. Przespaliście delikatnie początek sezonu. Przypomnę, pierwsze spotkania, 2 porażki, wyjazdowe porażki. Jesteście niepokonani w lidze od 30 sierpnia, od 5 czy 6 kolejki. Forma przyszła za późno? Czy przeciwnicy akurat wtedy byli za mocni? Chyba nie. Znaczy, ja powiem tak. Forma nie przyszła za późno, bo ostatnie mecze sparingowe pokazały, że jesteśmy w niezłej dyspozycji. Na pewno ten początek nie był dla nas udany. Może nie tyle nieudany, co spodziewaliśmy się czegoś więcej. W pierwszych 5 meczach zdobyliśmy 5 punktów. Oczekiwaliśmy zdecydowanie więcej, ale doskonale pamiętamy, że szczególnie w meczu z Oskarem graliśmy bez 5 naszych kluczowych zawodników. Także w tych meczach mieliśmy swoje problemy. Nie da się pominąć błędnych decyzji sędziów, chociażby w pierwszym pojedynku, w którym została uznana bramka, której tak naprawdę nie było, i to był nasz pierwszy mecz, który zakończył się remisem. I tak źle zaczęliśmy i dopiero po 5 kolejce jakby przyszło to otrząśnięcie i zaczęliśmy zdobywać punkty seryjnie. Mówisz, przy Suszenie było 5 podstawowych zawodników. Moim zdaniem ciężko jest wskazać po rundzie jesiennej, że Energia miała 11 zawodników. Bardziej 17-16 piłkarzy. Dużą rotację robiłeś. Zgadza się. No, nasza kadra liczyła 21 zawodników. Wszyscy ci zawodnicy w tych meczach występowali. Jeżeli mniejszą liczbę minut przebywali na boisku w meczach mistrzowskich, jakby zrekompensowali to sobie meczami pucharowymi. Każdy występował. Większość tych zawodników prezentuje w miarę równy poziom. Niemniej jednak mecze mistrzowskie, mecze o punkty charakteryzują się tym, że ciężar jakby gatunkowy jest większy i trzeba większej odporności psychicznej. Trzeba sporych umiejętności, żeby to udźwignąć. Mieliście maraton od połowy sierpnia do połowy listopada. Rozegraliście 17 spotkań ligowych, 5 czy 6 spotkań pucharowych. Okres przygotowawczy to też było chyba 9 czy 10 sparingów. W rundę zagraliście tyle, co czasami gra się w ciągu całego sezonu. Rotacja być musiała. Zgadza się. Dużo gier kontrolnych, później dużo meczów w środę, meczów mistrzowskich, do tego doszły mecze pucharowe. Praktycznie od 10 lipca każdą środę, każdy weekend, czy to sobota, czy niedziela, to były gry, czy pucharowe, czy mistrzowskie. Wydaje mi się, że ta liczna kadra, ta w miarę równa kadra, pozwoliła, w dużej mierze przyczyniła się do tego, że te punkty mogliśmy zdobywać w momencie, gdy inni nie mogli skorzystać z 2-3 podstawowych zawodników. My w tym momencie, jeżeli już była taka sytuacja, jakby korzystaliśmy z zawodników, którzy grają mniej, i ci zawodnicy w większości tych meczów jakby pokazywali, że różnica nie jest aż tak wielka. Jesteście zespołem, którego znakiem firmowym jest ofensywa. 43 zdobyte bramki, najwięcej spośród wszystkich zespołów.
Mówię o samej lidze. Wyniki z Okęciem 6-1, ze Spartą Jazgarzew 7-2, z Sulejówkiem 5-3, ostatnio ze Zwoleniem 7-1. Siła zespołów tkwi w ofensywie. Chyba lubicie grać z takimi przeciwnikami, który też chce grać taką otwartą piłkę. Wtedy najczęściej kończy się tak, jak wspomniałem. Znaczy tak, no my na pewno skupiamy się na pracy treningowej nad tym, żeby grać do przodu. My chcemy decydować o tym, co dzieje się na boisku, to my chcemy grę kreować, my chcemy stwarzać sobie sytuacje, w których w konsekwencji będziemy zdobywać bramki. W wielu meczach nam się to udawało i te mecze kończyły się naszym zwycięstwem, w których zdobywaliśmy wiele, wiele bramek, ale też zdarzały nam się mecze, w których nam się nie udało tych bramek strzelać. Jednak w tych meczach, bo mieliśmy kilka meczów, które zakończyliśmy wynikiem 0-0, w tych meczach, w których nam się jakby w tych sytuacjach bramkowych zawodziła skuteczność, na pewno nasza gra defensywna stała też na wysokim poziomie i nie traciliśmy ich. Było kilku zawodników, bez których, wydaje mi się, ten wynik, nawet jestem pewien, tego wyniku by nie było. Eugeniusz Kołodziejczyk, Bartosz Zawadzki, nowy nabytek energii, Michał Kucharczyk, Daniel Ciupiński, 9 bramek. Wspominamy oczywiście o zawodnikach ofensywnych. Chyba na tej czwórce opierała się gra całego zespołu. Ty już mogliśmy sobie pozwolić na stratę 3 bramek z Wiktorią, bo strzelaliśmy ich 5. Zgadza się. Zawodnicy, którzy zostali wymienieni, są to zawodnicy, którzy w dużej mierze, na ich barkach spoczywa nasza gra ofensywna. I ci zawodnicy jakby lepiej się czują w grze ofensywnej. To są zawodnicy, od których nie wymagam aż tak wiele w grze defensywnej, dlatego że ich gra ofensywna daje zespołowi tak dużo, że nie ma potrzeby takiej, aby obciążać ich dodatkowymi jakimiś założeniami taktycznymi w grze ofensywnej. No na pewno bardzo dobra runda w wykonaniu Gienka Kołodziejczyka, który zdobył 10 bramek i zaliczył 9 asyst. Na pewno 9 bramek Daniela Ciupińskiego w jednej rundzie też nie może zostać jakby bez echa. No i nasz nowy zawodnik, który wkomponował się w zespół bardzo dobrze, Michał Kucharczyk, który zdobył 8 bramek i również zaliczył kilka asyst. Jakby jego pozyskanie pozwoliło nam i dało zespołowi jeszcze więcej do zaproponowania w grze ofensywnej niż mieliśmy do tej pory. No, trenerski cię nie zawodził w trakcie spotkań, chociażby mecze ze Spartą Jazgarzew, wchodzi Artur Strong, zdobywa 2 bramki. Może akurat te nie przesądziły o zwycięstwie, bo już prowadziliśmy, ale spotkanie z Sulejówkiem, wchodzi Damian Stanisławski, robi to, co ma zrobić, strzela 2 bramki. Komfortowo, chyba w tej rundzie po raz pierwszy masz taki komfort. Na pewno chwała dla zawodników, bo niełatwo jest wejść na boisko w sytuacji, gdzie wynik, szczególnie na naszym boisku, gdzie wynik nie jest jeszcze rozstrzygnięty, że trzeba coś zespołowi pomóc. I ja mówię tutaj największa chwała dla zawodników, bo jeżeli zawodnik wchodzi z ławki rezerwowej i rozstrzyga losy spotkania na naszą korzyść, zdobywając bramkę bądź 2, bądź inicjując kolejne akcje ofensywne, to jest duża sztuka. To, że wy jesteście w czołówce, to, że energia jest w czołówce, chyba nikogo nie dziwi, bo po raz kolejny przed sezonem byliście wymieniani w gronie, jeśli nie zdecydowanego jednego faworyta, to przynajmniej w gronie tych kilku zdecydowanych faworytów do zwycięstwa, do awansu. A jak ocenisz w ogóle poziom tej czwartej ligi w tym sezonie? To, że prowadzi Oskar Przysucha, to, że druga jest Szydłowianka. Wiele osób przeciera oczy ze zdziwienia. Zespół Szydłowca, może bardziej zespół z Przysuchy, który tak naprawdę w poprzednim sezonie nie utrzymał się, dzięki reorganizacji ligi pozostał na poziomie czwartej ligi i nagle jest rewelacją rozgrywek. O czym to świadczy? Na pewno już drugi rok nie ma zdecydowanego faworyta do awansu, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich.
W tej chwili jest więcej drużyn reprezentujących podobny poziom, dosyć wyrównany. Ciężko powiedzieć, czy to jest wyższy poziom niż miało to miejsce we wcześniejszych latach, ale na pewno te drużyny są wyrównane. Każdy może wygrać z każdym, każdy może punkty stracić i jak również nikt przed samym spotkaniem nikt nie jest na straconej pozycji. Na pewno tutaj Oskar Przysucha, który zdobył 40 punktów w rundzie i jest zdecydowanym liderem, no nikt się tego nie spodziewał. Niemniej jednak ci, którzy w sporcie są na co dzień, wiedzą, że czasami zdarzają się takie rundy, czasami tym zespołom, na których barkach nie spoczywa jakby rola faworyta, gra im się lepiej, gra im się luźniej i te punkty seryjnie zdobywają. Na wiosnę będą mieli ciężej, na pewno. Tak mi się wydaje, że w tej chwili już do Oskara każdy podchodzi inaczej do tego meczu z Oskarem, bo jest liderem, zdobył 40 punktów, strzela mnóstwo bramek. Wydaje mi się, że w tej chwili każdy poważniej podejdzie do meczu z tym przeciwnikiem i będzie im trudniej, a jak to wytrzyma, to czas pokaże. Nie możemy oczywiście zapomnieć, że liga ligą, ale w tym sezonie równie często, jeśli nie częściej, w tej jesienią mówiło się o pucharze. Po raz pierwszy w historii Energii 7-letniej sięgnęliście po trofeum na Ziemi Radomskiej. Wasza przygoda z pucharem nadal trwa. Chyba nie przypadek, że akurat w tym sezonie udało się i też wyniki były hokejowe. Znaczy, no, rozegraliśmy 5 meczów w Pucharze Polski. Wszystkie 5 meczów, łącznie z meczem finałowym, zakończyliśmy zwycięstwem. Wszystkie te zwycięstwa były okazałe, bo w tych 5 meczach zdobyliśmy 29 bramek. Tak jak mówię, no, liczna kadra, wyrównana, pozwoliła nam na to, żeby w tych meczach, w naszych meczach pucharowych nie było słabych punktów. Wszyscy zawodnicy podeszli bardzo poważnie do tych meczów, do tych gier. Każdy, było widać zaangażowanie, było widać chęć taką, że każdy chce jakby pokazać, że w kolejnym meczu należy mu się miejsce w podstawowym składzie. I to spowodowało, że te rozgrzewki zakończyliśmy sukcesem. No i chyba też wpłynęło i te zwycięstwa, i zwycięstwa w lidze na atmosferę w zespole, bo wydaje mi się, jestem dość blisko tego zespołu, widzę, że wreszcie jest zespół. Nie ma 20, 18, 11 piłkarzy, tylko jest zespół, który rozumie się coraz lepiej, zarówno na boisku, jak i atmosfera w szatni. No na pewno wyniki, jakie osiągamy, mają ogromny wpływ na to, jak zawodnicy, znaczy na relacje między zawodnikami. No, wiadomo, że przy zwycięstwach jest łatwiej przebywać w szatni, jest łatwiej pracować w kolejnym tygodniu i to jest główny powód, dla czego ta atmosfera jest taka przyjazna. Przed Wami teraz okres roztrenowania, do kiedy trenujecie. Domyślam się, że grudzień jest miesiącem wolnym, więc później, kiedy się spotykacie w styczniu, prawdopodobnie już masz zaplanowanych przynajmniej większość sparring partnerów. Znaczy tak, po ostatnim meczu będziemy się spotykać do 15 grudnia. Jest to czas podsumowań, analiz, refleksji, jakiś czas nad tym, żeby wyjaśnić sobie pewne sprawy, kto w zespole zostanie, kto ewentualnie będzie chciał bądź musiał odejść, ewentualne jakieś uzupełnienia zespołu, jeżeli będą takowe ubytki. I to jest teraz czas pracy dla trenerów. Pierwszy trening zaplanowany mamy w styczniu, 12 stycznia. Wszystkie sparingi już mamy zorganizowane i tych sparingów będzie 10, także miejmy nadzieję, że optymalnie przygotujemy się do rundy rewanżowej i zajmiemy nie gorsze miejsce niż po rundzie jesiennej.
z jakimi zespołami? Chodzi mi bardziej o nie konkretne nazwy, tylko gracie z poziomem już trzeciej ligi, czyli mocniejszych sparing partnerów stara się dobierać? Mamy zaplanowane 3 sparingi z zespołami trzecioligowymi, 3 sparingi z zespołami czwartoligowymi i 4 sparingi z zespołami klasy niższej. Z doświadczenia wiem, że te sparingi są dla nas trudne, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli gramy sparing z mocniejszym zespołem, to zespół automatycznie się mobilizuje, poważniej do tego podchodzi. O wiele trudniej zmobilizować zespół na taką grę kontrolną z zespołem z klasy niższej. Przykład z ostatniego okresu, zwycięstwo z Bronią, porażka z Legioną Głowaczów. Chociażby taki. Rozumiem, że kwestie kadrowe na razie za wcześnie, dopiero może w styczniu, jak się spotkamy, prawdopodobnie będziesz wiedział coś więcej. No, zgadza się. No, na tą chwilę jeszcze nie wiemy. Różne są sytuacje. Nie wiemy, kto z zespołu odejdzie. I mamy jakiś pomysł na wzmocnienie, na jakieś retusze w zespole, no ale do tego potrzeba na tą chwilę trochę czasu i trochę więcej informacji. Dobra. Dziękuję, gratuluję trzeciego miejsca, choć tak naprawdę bilansem, bezpośrednim spotkaniem, to zależy jak liczymy, macie tyle samo punktów co wicelider. Lepszy bilans bramkowy i u siebie remis z Szydłowianką. Więc jedne tabele pokazują drugie miejsce, inne pokazują trzecie miejsce. Miejmy nadzieję, że z miejsca trzeciego będzie nam łatwiej walczyć o coś więcej. Dobra, dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był trener piłkarzy Energii Kozienice, Paweł Potent. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. We gon' find a way.
Zawsze, 92 minuta spotkania, Artur Stron na 6-2. Sekunda spotkania. Michał Kucharczyk daje prowadzenie Energii Godzienice. Juggling the world, and when we try to say.